Polskim uczniom coraz częściej w nauce pomaga internet. Okazuje się, że 43% uczniów wciąż korzysta z podręczników podczas nauki, ale już ponad 42% polskich uczniów korzysta z platform internetowych, takich jak aplikacje językowe, a ponad połowa wszystkich uczniów przyznaje się do tego, że podczas nauki korzysta również z pomocy influencerów edukacyjnych. Nauka z filmików edukacyjnych jest zdecydowanie efektywniejsza. Oprócz tego, że influencer edukacyjny może pokazać jakiś eksperyment, wytłumaczyć lepiej zadanie czy dodać kontekst, którego nie ma w podręczniku, uczeń też korzysta ze wszystkich zmysłów. Słucha, ogląda, czasami robi też notatki podczas oglądania takiego filmiku. Czy nauka z internetu będzie naszą przyszłością? Tak, oczywiście. Oprócz tego, że internet jest dostępny dla każdego na całym świecie, również w państwach afrykańskich, to nie możemy też zapominać, że na świecie jest ponad miliard uczniów. No i oczywiście nie należy zapominać też o tym, że z internetu korzystają rodzice i nauczyciele. Nie tylko wtedy, kiedy podciągają swoje kompetencje zawodowe czy rozwijają swoje hobby, ale także wtedy, kiedy pomagają uczniom w rozwiązywaniu zadań domowych czy podczas wspólnej nauki.